Cześć, z tej strony Admiros i witam was w kolejnym odcinku z gry Worms Revolution. I dalej męczymy nasze kochane łamigłówki. I dzisiaj mamy strach, chociaż ja to nazywam cmentarz. No i mamy tutaj oczywiście 5 poziomów. Zacznijmy od pierwszego, który już sobie przećwiczyłem. Jakże i też następne też przećwiczyłem. No i tak, ukryty i zaskoczony. Do wyeliminowania są dwaj przeciwnicy. Jeden jest ukryty, a drugi odsłonięty. Do wykonania tego zadania potrzebne będą różne umiejętności. Powodzenia. Easy. Będzie easy, naprawdę. I'll say this only once. Intruder alert! Intruder alert! Yes, that was twice. But two enemy worms have breached our base perimeter. This one is dug in like grands at bingo. This one, however, is a sitting duck. So let's duck hell arrange his exit. Shooting fish in a barrel is easy, but not when one of those fish turns out to be a mermaid with an Uzi. It happened to me, kiddo. There's something not quite right here. Okay. To lecimy. Gramy oczywiście Marysią. I robimy tak. Magnes, elektromagnes, odpychaj. Okej. Chyba tak to szło, chociaż nie jestem pewien. Smarka załatwimy jakoś może. A, już przypomniałem sobie, jak to szło. Trzeba go stąd zepchnąć, ale tak, żeby... Właśnie. O to chodzi. Co? No jakim cudem mu zostało 5 punktów życia? Dobra, spróbujemy w ten sposób. Jak ćwiczyłem ten poziom, to mi się jakoś udało. No i teraz stracił 5. Zabił się i spadł. Ja też spadłem, nie wiem dlaczego. Ale o to chodziło. Chodziło głównie o to, żeby stąd skoczyć tutaj właśnie do tego jeziorka. O. Dawaj, dawaj. No i coś czuję, że... Oj, chyba za dużo wody jest, nie będę mógł stąd wyjść. No, może ostatnia próba? No, dawaj. Jest, udało się! Nawet nie sądziłem, że mi się uda, ale... Ach, było ciężko. Myślałem, że będę musiał zaczynać od początku cały poziom. No i teraz to już prościzna. UFO. Mech. Naukowiec, dobra. I robimy tak. UFO, przenosimy tutaj ten, nie wiem, woltomierz, nazwijmy go w ten sposób. Dokładnie tutaj i to już jest poziom ukończony. I mech spada. Hurra, hurra. Cieszmy się. Marysia zwyciężyła. Duke or Mad Dog? How about soon to be dead? I'm liking that. 40 kredytów. Dobra, lecimy dalej. No mam coś dzisiaj chrypę, kurde. Wzrastajcie w spokoju. Przeciwnik został otoczony, ale trudno go zlikwidować. Musisz zdecydować, której broni użyć do każdego wroga. Między innymi. Ruszaj. No to lecimy. Playtime is over, Sunshine. There's worms work to be done. The enemy are penned in tighter than women in going out shoes. They're terrified. Not this one, though. He's Bobby Bravado, and I don't like him.
It's your job to ensure these dudes never collect their pensions. Got that? Collect the crates about the landscape. For security, we'll call this mission, Collect the Crates About the Landscape. I'll let you decide which weapon is best to use on them. What are you doing? Waiting for a takeaway court-martial? Because I can bring you one right now. Okej, okay, dobra. Powiem wam, że ten poziom był chyba najtrudniejszym, w jaki kiedykolwiek grałem. Naprawdę, chyba 2 godziny grałem wczoraj, żeby dowiedzieć się, jak to przejść. Najróżniejsze kombinacje. Po prostu, no... Nie spodziewałem się, że to może być takie trudne. Znaczy, nie spodziewałem się, że to może być takie łatwe, gdy już udało mi się to odkryć. Że to wystarczyło się teleportować w odpowiednie miejsce. Przyciągaj i zrzucamy mu. Okej, jeden z głowy. Mamy cień, mrok, łącznik, śruba. Bardzo oryginalne nazwy. Teleport. Dynamit. Elektromagnes. O nie. Trzeba zacząć od nowa. Sfejlowałem. Niepotrzebnie tam wpadłem. Właśnie nie chciałem tam wpaść. Ale jakoś tak wyszło. No łap to. Dobra. No i tu jeszcze jest łopacz. Łapacz, lol. Jak ja czytam. Marysia. Nie, nazwa jest po prostu oryginalna dla takiego Wormsa. Dobra, teraz żeby tylko nie sfejlować. Okej, łapiemy i skaczemy stąd. Ła, udało się. Dobra. Myślę, że teraz temu zrzucimy magnes i Tamina przesunie się do niego i go zniszczy. Dokładnie. Jeszcze zostały 3. Dobra, i chyba to jest teraz ten moment, w którym to trzeba się teleportować i poświęcić jednego Wormsa. Dobra, żeby tylko teraz... Wystarczy chyba. No i teleportujemy się. Popełniamy samobójstwo. I tym samym mamy 2 Wormsy w jednym miejscu. Okej, teraz trzeba zniszczyć... Najpierw chyba... Tak, najpierw ich. Puszczamy im staruszkę, która puszcza bąki. Dawaj. Dobra, już po nich. Zostali zniszczeni. Bardzo fajnie jest zrobione te tło z tyłu. Wygląda tak fajnie i realistycznie. Bardzo przyjemnie się tu gra. Dobra, wracamy do naszej Marysi. A więc to był najtrudniejszy moment, także tu się teleportować i żeby ich zabić 2 naraz. Jak już to się zrobi, to już wszystko. No i zrzucamy cieniowi dynamit i to już zapewne jest koniec. Boom. No i zwyciężyliśmy. Udało się. Nice one. You've earned yourself a cup of joe and 10 minutes on the harmonica. Enjoy. Zwycięstwo, łamigłówka rozwiązana. O, naprawdę, przygotowania do tych łamigłówek zajmują mi dużo czasu. Mam nadzieję, że kampania, którą niedługo będę grał, będzie łatwiejsza. Dobra, lecimy z następną. Wyciąć ich równo z trawą. W tej rozgrywce przeciwnik jest rozproszony i trudno go wyeliminować. Musisz znaleźć sposób na odwrócenie sytuacji. Do dzieła. Sposób to ja już chyba znam. Oi, you! Look at these wise guys. Over there.
They think they're the Lone Ranger's big brothers. Antisocial behavior like that is a disease, and you are the antibiotics. You've seen the weapons dotted about the landscape? Just nod your head. Yeah, well, they may not pack the desired punch. Don't cry, improvise. Oh, and these cheeky monkeys need picking off in a specific order. Hey, I don't make the rules, I just think them up. Okej. To był kolejny poziom, który już grałem. Naprawdę też mi zajęło dużo czasu, żeby dowiedzieć się, jak go przejść. Nie chciałem szukać jakichś poradników czy coś, tylko po prostu sam to rozwiązałem. Bo to by było trochę takie niesprawiedliwe może wobec was, że przeczytałbym sobie poradnik czy coś. Tak więc wszystko przechodziłem sam, więc musicie mi uwierzyć na słowo, no cóż. Co tutaj? Okej, chyba najpierw tu powinienem pójść. Widzicie, nawet dobrze nie pamiętam. Czy powinienem tu pójść, czy tam? Tu trzeba wszystko w odpowiedniej kolejności zrobić. Za pierwszym razem jak grałem, to pierwsze co podszedłem na samą górę, pod tą wodę, mina wybuchła. I co się okazało? Był niesamowity fail. Bo woda poleciała, wszystko tutaj pięknie, a wszystkie wormsy żyły. Dobra, chyba tu powinienem minę zrzucić najpierw. Okej. Dwa teleporty. Okej. Chyba tak to było. Taram. Dobra, tego zniszczymy. Gniste uderzenie. To chyba wybijało w górę. Tak. Okej, dobra. Nie wpadł na minę teraz, to wpadnie później. Lecimy. Teleport. Tutaj. I teraz trzeba go uderzyć smoczą kulą. To wybija w przód chyba. Tak, to wybija w przód. Jeżeli użyłbym tamtego skilla, to by się zatrzymał na tej półce poniżej. Dobra. Skaczemy. Jest, udało się. I teraz to było też dość trudne. Tą śrubę trzeba tutaj położyć, ale co się dowiedziałem? Próbowałem ją tu położyć, próbowałem wskoczyć, nie wiedziałem co zrobić, a tu wystarczyło tabem ją przekręcić. Jak mogłem o tym nie wiedzieć? O, i chyba tak było dobrze. O ile się nie mylę. Okej. Co to było za krowa jakaś na cmentarzu? Żebym tylko teraz tam wskoczył. Udało się, dobra. Teraz jest trochę za wysoko, ale to też jest sposób na to. Okej. Skaczemy dwa razy i wciskamy spację w locie. No i niestety fail. O. No niestety trzeba dobrze wycelować. No i tu już nic nie mogę zrobić za bardzo. Trzeba rozpocząć od nowa. Widzicie, czasem tak się zdarza. Ale teraz już będzie szybciej, bo już sobie przypomniałem co i jak. No, skacz. Jak w ogóle ten worm się nazywa? Marysia znowu? Chyba nie. Okej, puszczamy minę. Zawsze jak się wykona jakiś ruch, to trzeba poczekać chwilę, tak jakby kolejka moja się kończyła. To bardzo spowalnia. Boom. Okej. O
ogniste uderzenie. No i znów nie spadł. No cóż, widocznie tak ma być. Teraz teleport. Czy mi się wydaje, czy wyłączyłem nazwy Wormsów? W którymś to się włączało. Nie chciałbym sfailować i wyłączyć przez przypadek nagrywania. No dobra. Tego załatwimy smoczą kulą. Dobra, idealnie. Dobra. Ucho przenosimy. Patrzcie, tu jest jakiś mózg. Dopiero teraz zauważyłem. Okej, chyba tutaj. Tylko żeby on teraz spadł nam tutaj ładnie. O nie, co ty robisz? Okej. Taki mały test. Spróbuję może. A do przodu? O, powinno być dobrze. Tak stąd mniej więcej. Jest, idealnie. Udało się. Najprawdopodobniej to już jest ukończony poziom. Najprawdopodobniej, właśnie. Bo żadnego z tych, które ćwiczyłem, nie ukończyłem, bo jak już załapałem, o co chodzi, to po prostu wyłączałem. Mówię, dobra, już wiem, o co chodzi, to na pewno się przejdzie. No i czy się uda? Teraz ta mina musi wybuchnąć. Jak nie wybuchnie, to już koniec będzie chyba. No, więcej wody. Okej, chyba jest dobrze. Rewelacyjnie. Czterech za jednym zamachem. Udało się. No jeszcze ta woda będzie ciekła? Nie, jednak nie. I was only joking about killing them, you nit. They were my nephews. I love them. I'm kidding. I hated them. Nice work. Fajnie, fajnie. No i lecimy z kolejną. Z czwartą. Dobra, wystarczy jeden krok. Ten poziom to pole minowe i to dosłownie. Niektóre miny pozwolą ci zlikwidować przeciwnika, natomiast inne będą ci przeszkadzać. Użyj min na swoją korzyść, do roboty. Wiecie co, ten poziom też jest dość trudny. I znaczy, no nie jest taki trudny, tylko po prostu trzeba mieć trochę szczęścia w tym poziomie, tak więc myślę, że ten poziom w następnym odcinku ukończę. No i zrobimy tak, w następnym odcinku zrobimy 4-5. I to będzie koniec strachu, czyli koniec tego cmentarza. A tymczasem kończymy niestety ten odcinek. Bardzo mi przykro, ale czuję, że będą fejle jak i źle to wyjdzie. No cóż, tak więc żegnam się z wami. Komentujcie, subskrybujcie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!